kwestii pomp i pompowni z panami Świtalskimi my współpracujemy od co najmniej kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu lat. Element pomp i pompowni, układów pompowych w naszej firmie, w procesach górniczych, hutniczych, przeróbczych rud miedzi odgrywa kluczową rolę. Tak jak powiedziano w trakcie poprzedniej konferencji w Bełchatowie, jest to krwioobieg prawie każdego zakładu przemysłowego, od którego zależy efektywność funkcjonowania, a co najważniejsze bezpieczeństwo pracowników. Kwestia 25. konferencji jubileuszowej to jest element, kiedy przychodzą momenty pewnych refleksji. Refleksji związanych z tym właśnie tematem, z tą branżą, ponieważ konferencja jest forum wymiany doświadczeń między producentami pomp, użytkownikami pomp, czyli nami jako przemysł i również światem nauki, bez którego ten rozwój tej dziedziny byłby niemożliwy. Jest to wspaniały moment, aby w tym właśnie okresie, kiedy mówimy 25 lat konferencji, podkreślić naszą aktywność w tych konferencjach, bo uczestniczymy od pierwszego wydarzenia i zadeklarować, że to, co chcemy robić wspólnie, właśnie z Państwem, z tymi kompetentnymi osobami, firmami, które w trakcie konferencji spotykamy i z którymi dyskutujemy. Proszę nam jeszcze króciutko powiedzieć, jaka jest przyszłość Pana zdaniem tej branży? Świetlana, jednym słowem, ale prawda jest taka, że ten obszar, który dzisiaj pięknie komponuje się i rozwija się w aspekcie chociażby czwartej rewolucji przemysłowej w ramach Industry 4.0, gdzie mówimy o poprawie efektywności energetycznej, gdzie mówimy o bezpieczeństwie, gdzie mówimy o inteligentnych procesach, gdzie mówimy o systemach smart grid, to te elementy związane z układami pompowymi, bo pompa jest tylko elementem wystawowym, jak to powiedziano w trakcie konferencji, układami pompowymi, ten element dla nas, kiedy mówimy o przepływach strumieniu mediów energetycznych, o przepływach strumieni wody, olejów, to są elementy, na które jesteśmy skazani. A ponieważ funkcjonujemy w bardzo dynamicznym okresie zmieniającej się rzeczywistości w obszarze industrii, ten przemysł musi się rozwijać. Bez pomp i pompowni, układów pompowych żadna nowoczesna cywilizacja po prostu nie będzie funkcjonować.